U boku Alicji Bachledy Curuś, 36 L. Pojawił się nowy mężczyzna, Ena jej, palcu pierścionek zaręczynowy. Znana aktorka przygotowuje się do ślubu. Upalny dzień sierpnia. Pod kościół Łośwu. Józefa Oblubieńca w Konstancinie jeziornie podjeżdżały limuzyny. Z jednej z nich wysiadła Alicja Bachleda Curuś. Elegancka. W czarnym kostiumie, włosy upięte w kok. Drzwi otworzył jej przystojny, wysoki brunet. Po chwili wzięli się za ręce i poszli w stronę wejścia. Zgromadzeni mieszkańcy miasteczka przecierali oczy zę. Zdumienia. Reklama. Przyjechała z Ameryki. Ktoś wyszeptał. I to z nowym narzeczonym. Dodała starsza pani. Po chwili zaczęła się msza żałobna za piotra woźniaka staraka 39 L., który tragicznie zginął w wypadku na jeziorze Kisajno. Alicja przed laty była związana, z Piotrem. Poznali się w 2002 roku i zakochali od pierwszego wejrzenia. Oboje mieli wiele marzeń i planów. Ona, dziewiętnaście latka, wyjechała do Nowego Jorku studiować w szkole aktorskiej, trzy lata starszy. Piotr kończył tam naukę w Parsons' School for Design. Z czasem jednak okazało się, że trudno im się porozumieć. On uwielbiał celebrować życie, cieszył się chwilą. Alicja była zdeterminowana, by robić karierę za granicą. Zrezygnowała z wakacji z Piotrem we Francji, żeby wziąć udział w kolejnym castingu. Potem przeniosła się do Los Angeles, on wrócił do Polski. Po latach przyznał, że był mało wyrozumiały wobec Alicji i za szybko zrezygnował. Spotkali się w 2014 roku na festiwalu w Gdyni. Plotkowano wtedy, że dawna miłość odżyła. Pozostali przyjaciółmi, dużo rozmawiali przez telefon. Cieszyła się, że odnosi sukcesy, że się ożenił. Bardzo poruszyła ją jego śmierć. Pożegnała go cytatem: „Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko”. I dopisała. Piotruś, niech Bóg macie w swojej opiece. Czytaj dalej na następnej stronie.